Ekologiczna akcja swoim zasięgiem objęła blisko 4000 uczniów z gminy Strzegom. Projekt przyniósł wymierne korzyści dla dzieci, jak i samych placówek edukacyjnych. Ci pierwsi brali udział w ciekawych i niestandardowych zajęciach, w czasie których uczyli się ekologii, wyjeżdżali na wycieczki czy przygotowywali scenariusze do krótkich filmów, które stworzą filmowy odpadoradnik. Jest projektem, który bardzo znalazł takie ładne odzwierciedlenie w naszej szkole. Biorą w nim udział wszystkie dzieci. Są niezwykle zadowolone, dlatego że w ramach tego projektu miały okazję wyjeżdżać na wycieczki, poznawać dzięki temu nowe miejsca, między innymi do Myśliborza, do Wrocławia, na Strzeliniec, przepiękne wycieczki. Odbywa się cały szereg zajęć pozalekcyjnych, podczas których dzieci są bardzo zainteresowane, uczą się ekologicznych zachowań, segregacji śmieci. Wszystko to wygląda w naszej szkole bardzo pozytywnie. Dzieci są zadowolone z zajęć. Szkoły natomiast zostały doposażone w nowoczesny sprzęt. Pracownie przyrodnicze wzbogaciły się o tablice interaktywne, programy komputerowe, gry multimedialne oraz plansze interaktywne z zakresu ekologii, laptopy, zestawy do badania gleby, powietrza i wody. Największą jednak kwotę, to jest 60 tysięcy złotych, przeznaczyliśmy na wyposażenie 7 szkół biorących udział w projekcie. I tutaj zakupiliśmy 5 tablic interaktywnych, komputery, laptopy, tablice zwykłe, suchościeralno-magnetyczne, tablice do prezentacji prac uczniów. Kupiliśmy również projektory multimedialne, laptopy. Uczniowie na zajęcia chodzili w czasie oraz po lekcjach. Organizowano konkursy, wystawy prac i prezentacje multimedialne. Stawiano przede wszystkim na ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w takim rodzaju zajęć. Są świetnie zmotywowane. Muszę powiedzieć, że każdy projekt edukacyjny realizowany w szkole bardzo wzbogaca proces nauczania i uatrakcyjnia zajęcia. Całkowity koszt projektu wyniósł około 220 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy to dotacja.